Cześć, dzień ósmy przed nami. Kontynuujemy czyszczenie lodówki, ale powiem wam, że tak naprawdę udało mi się przygotować posiłek praktycznie w 100% zgodny z dietą. To jest sałata z pomidorkami, puszka makreli, sos pomidorowy, pieczywo żytnie. Bardzo was przepraszam, ale ostatnio mam normalnie urwanie głowy w pracy, z niczym się nie wyrabiam i przy okazji zaniedbałem troszeczkę mój domowy magazyn, moją lodówkę, a bez tego się nie da trzymać diety. To jest najważniejsza podstawa, więc jeżeli chcesz się dobrze odżywiać, musisz mieć z czego gotować. Bez tego po prostu zjesz coś innego, to co masz pod ręką. Dlatego jadę teraz na większe zakupy, mam już tego dość. Jadę kupić wszystko na cały tydzień do przodu. Będę mieć to pod ręką w lodówce, będę mógł zawsze coś ugotować, będzie łatwiej. Także jedziemy na plac, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Czas na zakupy. Jest trochę późno jak na zakupy na placu, ale może coś jeszcze będzie. Szybkie zakupy, tutaj mamy fasola czarna, ryż biały, spróbuję nowość, Green Balance, przyda mi się herbatka, tuńczyk w oliwie, makrela, sardynki, pomidory krojone dwa razy, mleko ryżowe moje ulubione, tofu, czekolada jakby miał słabszy dzień, chleb jagdalany bezglutenowy od pana Bogdana. Jeszcze testujemy nowość, hummus. Zakupy zrobione, można wracać do domu. Oczywiście zapomniałem czegoś, jeszcze muszę się po wodę zatrzymać. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje w pracy, to sporo nowości, lada dzień, tak naprawdę na pewno w przyszłym tygodniu dojadą do nas nowe opakowania. Czekamy już na nie praktycznie 3 miesiące. Zaraz będą, pojawią się nowe opakowania, wprowadzamy nowości już w nowych opakowaniach. Parę rzeczy musiałem wstrzymać z tego powodu, bo mamy małe opóźnienie. A z innych ciekawych rzeczy, tak jak jakiś czas temu odświeżaliśmy Ekogram, teraz odświeżamy naszą markę konwencjonalną. No, niestety nie wszystko może być ekologiczne, na przykład ksylitol, erytrytol, różne sole nie występują jako ekologiczne, dlatego będzie mieć osobny brand typowo pod konwencjonalne produkty. I lada dzień, tak naprawdę jutro, w piątek, będzie premiera pierwszego produktu w nowej odsłonie. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Na pewno są dużo ładniejsze, fajnie to wygląda, także może już w przyszłym tygodniu ruszy sprzedaż. A co dalej? W następnym odcinku. Przygotujemy danie, które nazywa się dal z batatem, soczewicą i szpinakiem. Idealnie się składa, bo mam w lodówce szpinak, który ma przed sobą już ostatnie dni życia, trzeba go zużyć. Mam też batata sprzed paru dni, jeszcze z zakupu został mi jeden. Zaczniemy od roztopienia masła klarowanego, ghee. Nie przesadzać z tłuszczem, muszę pamiętać tylko troszeczkę. Na maśle wyszklimy sobie cebulkę. Potem dodamy batata, którego mamy pokrojonego już w centymetrową kostkę. Potem zalejemy bulionem, też który jest gotowy, i dodamy ciecierzycę. I banany, nie banany, tylko pomidory.